No hejka, kochani, w dzisiejszym odcinku opowiem wam, w jaki sposób zdobyć indywidualną rejestrację samochodu. Jestem przed przerejestrowaniem mojego nowego samochodu, o którym była mowa. Tutaj możecie zobaczyć odcinek związany z zakupem tego auta, a teraz będziemy go przerejestrowywać. Więc tak, na początku trzeba wymyślić tą rejestrację i sprawdzić w internecie, czy jest dostępna. Możliwości jest sporo, na pewno trzeba mieć 3 znaki. No i tam też jest jeszcze jakieś takie kryterium, że nie można mieć za dużo liczb, za dużo liter, czy cyfry mogą być tylko na samym końcu, 2 ostatnie, 2 znaki, ale to trzeba doczytać. No i wiadomo, że pierwsze to musi być litera danego województwa, w którym chcemy ten samochód zarejestrować, a drugie to jest cyfra od 0 do 9. I wybieramy sobie na przykład T1, T2, T3, T0, N0, P0, P4. To w zależności od tego, w jakim województwie rejestrujemy samochód. Jeśli samochód jest leasingowany, tak jak na przykład mój Volkswagen, jest sytuacja dość prosta, no bo salony samochodowe na przykład Volkswagena w całej Polsce są w każdym województwie, więc wystarczy tylko napisać do danego województwa, w jakim chcemy zarejestrować samochód i mieć ten początek, czy to będzie P, czy W, czy N, czy S. Piszemy do takiego salonu i oni zazwyczaj się zgadzają. Miałem podobnie w Oplu, gdzie rejestrowałem go na T, i w tym samochodzie, gdzie rejestrowałem go na innym województwie, więc piszemy do takiego salonu, później musimy napisać do Volkswagena, tam do głównego Volkswagena, czy oni się zgadzają na przerejestrowanie samochodu. I jak widać, się zgodzili, to trwało może 15 minut od jednego maila, naprawdę wymiana maili była bardzo szybka. I teraz kolejnym etapem jest zamówienie tych rejestracji w urzędzie, czy tam w dziale komunikacji miejskiej danego województwa. Tym też się zajmuje człowiek z tego salonu, w którym zamawiamy te rejestracje, więc on tym się zajmuje, zamawia te rejestracje i kolejnym etapem jest to, co zaraz wam pokażę. Teraz stare blaszki muszę wysłać pocztą do Volkswagena. Zakładam sobie fejkowe blaszki, to lubię, żeby nie stał samochód bez blach. Bo mi ktoś podpierdzieli i powie, że nie był zarejestrowany. Tłumaczę teraz dalsze zasady. Tak jak przed chwilą pokazałem, musiałem wyjąć tablice rejestracyjne stare, żeby je wysłać do tego urzędu. Kurczę, nie wiem, jak to się nazywa nawet. Nie wiem, Wydział Komunikacji, o, w Urzędzie Miejskim danego województwa czy miasta. Teraz muszę dołożyć do tego dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeszcze jakieś tam 3 papierki, które wcześniej wysłałem skan mailem. No i teraz to wysyłam. Blachy już czekają, bo są już wyrobione, czekają w tym urzędzie po prostu. Pan z Volkswagena oddaje moje blachy aktualne, odbiera tamte blachy i myślę, że w tym tygodniu dostanę nowe rejestracje. Jest poniedziałek i teraz to wysyłam. Jest godzina, o kurde, 11:15, więc chciałbym, żeby te blachy na jutro już doszły. Dlatego się mega spieszyłem dzisiaj, żeby wysłać je kurierem tam do Volkswagena. A muszą przelecieć czy przejechać całą Polskę, więc troszkę to będzie trwało, ale myślę, że na jutro uda się dostarczyć tą przesyłkę, tak żeby jutro czy pojutrze już to załatwić i żeby mi odesłali z powrotem, no bo bez blach ciężko jest poruszać się po drogach. Ale myślę, że jak będę potrzebował się poruszać tamtym samochodem, to po prostu przykleję sobie z kartonu taką ala rejestrację i po prostu będę się poruszał, jak coś to powiem, że mi ukradli i czekam na wyrobienie nowych. W połowie będzie to prawda, bo czekam na wyrobienie nowych, ale no jakoś trzeba sobie radzić, no bo jak robiłem to kiedyś przy zakupie samochodu, to jest łatwiej, no bo czekasz po prostu zamiast na zwykłą rejestrację, no to czekasz na rejestrację tą indywidualną, to też trwa, mówię, dosłownie 2-3 dni takie wyrobienie takich blaszek, więc nie jest to problemem. Jaki jest koszt, o tym jeszcze opowiem, bo sam w sumie nie wiem, to jest jakieś, nie wiem, 1400-1500 zł netto pewnie, bo tak opłaciłem kiedyś za Opla, plus usługa pewnie tego gościa, że oni to wyrabiają, oni w Volkswagenie wysyłają, no to zobaczymy, ile mnie to wyjdzie łącznie kosztowo za taką blaszkę. Blachy wysłane, 17 zł za przesyłkę, powinny dojść jutro do Olsztyna. O! Podpowiedziałem. Patrzcie, Justyna mi wyjeździła całe paliwo. No trudno, niech się bawi dziewczyna. Sytuacja jest, żeby nie powiedzieć, tragiczna. To jest kolejny moment, kiedy opowiadam wam o tym, jak zdobyć rejestrację indywidualną na samochód. I to jest kolejny kłopot, który napotkałem z tym wszystkim związany. Tydzień czasu miałem czekać na rejestrację, bo ona jest już wyprodukowana, miałem odesłać tylko swoją blaszkę, miałem odesłać tylko dokumenty, skany dokumentów i dowód rejestracyjny. Wysłałem to wszystko i w środę
okazało się, że nie ma oryginału jednego dokumentu, który dosłałem jako skan, bo tylko taki skan dostałem. No i pan mówi, proszę dosłać oryginał. Ja tego oryginału nie mam i okazuje się, że dupa, no trzeba czekać dalej. No i napisałem mu, że ja mam wyjazd teraz, ja muszę wyjechać i jak ja mam samochód prowadzić bez rejestracji, bez dowodu rejestracyjnego, no to ten pan powiedział, że on mi odeśle te stare blachy i będziemy czekać, jak te wszystkie dokumenty dojdą, żebym ja jeszcze raz wysłał te stare blachy do nich. Nie wiem, ile to będzie jeszcze trwało, ale na pewno to wszystko zobaczycie w tym materiale, bo on będzie związany właśnie z tymi blachami indywidualnymi. Czyli jak na razie byłem tydzień bez samochodu, bez Tiguana, bo blachy zostały wysłane. I teraz chyba jeszcze będę tydzień kolejny, na pewno będę, bo jak wszystkie dokumenty już będą, to znowu wyślę te blachy tam na do tego Volkswagena. Masakra, mówię wam. Po upływie tygodnia od tamtych relacji, które wam nagrywałem w związku z odesłaniem i wysłaniem tej rejestracji, to co oglądaliście w tym odcinku, jest odpowiedź, że wreszcie z banku, z Volkswagena, dotarło do Volkswagena, do salonu, który załatwia mi rejestrację, pismo, oryginał tego pisma, który miał dotrzeć, bo tak jak wcześniej wiedzieliście, wysłałem im skan z podpisem i się okazało, że Wydział Komunikacji nie przyjmie takiego czegoś, więc musi być oryginał. I dzisiaj, czyli w piątek, wysyłam blachy jeszcze raz do Olsztyna i będę czekał. Kurier, myślę, dojdzie, bo to całą Polskę musi przejechać. Myślę, że będzie na poniedziałek po południu będzie kurier. We wtorek pewnie pójdzie to do Wydziału Komunikacji. W środę by odesłali, to myślę, mam nadzieję, że w przyszły piątek rejestracja będzie już u mnie na samochodzie. Myślę, że już ostatni raz. Myślę, że już ostatni raz jadę te blaszki zawieźć do kuriera. Choć się mówi często, że do 3 razy sztuka. Oby tak nie było. Wiozę je, w ogóle to jest bez sensu, że ja to muszę wysyłać. Równie dobrze mógłbym napisać, ale już nie chcę po prostu kombinować, bo wiem, żeby to pewnie trwało dłużej albo były komplikacje. Mógłbym napisać, że ktoś mi ukradł blachy i że ich nie mam i dlatego ich nie odeślę. A teraz znowu przez tydzień będzie samochód stał na parkingu, bo ciężko się poruszać bez tablic rejestracyjnych i bez dowodu rejestracyjnego. Więc myślę, że jakbym napisał po prostu do Urzędu Komunikacji, że przepraszam, ale zgubiłem dowód rejestracyjny i zgubiłem blachy, albo ktoś mnie ukradł, to oni by to zrobili z marszu i z miejsca, więc jak wy takie coś robicie, możecie zawsze spróbować, ale ja po prostu już nie mam do tego siły, więc wolę, żeby tydzień powstał samochód niż kombinować. W ogóle tak się mówi, że te wszystkie czujniki w samochodach, kamery, systemy są niepotrzebne, że to jest tylko bajer, ale teraz się przesiadę do Opla, no bo nim jeżdżę, bo nie mam tamtej blachy na Tiguanie. I kurczę, ja mówię, gdzie jest kamera cofania? Tak się człowiek przyzwyczaja do tego wszystkiego, mimo że wiadomo, na lusterkach całe życie pracuje i potrafi cofać, no to wiecie, tydzień pojeździł nagle z systemami i teraz tak, o ja cię, i na 3 razy cofałem naprawdę, bo nie wiedziałem, jaką tam mam odległość, bo po prostu wiecie, się człowiek odzwyczaja. Pada czy nie pada? Nie. Nie pada. Brudne auto, dzisiaj mamy Juleczku do założenia, zmieniamy te fake tablice. I otwierasz pakę? Tak. No to otwieraj. Patrz, co nam tu. Oko. Patrz, co nam tu przyszło, Jula. Gdzie tu się otwiera? Tu. Nowe blaszki. Nowe blaszki. Fajne? Co tu jest napisane? Tak. Hejka? Tak. Jak się mówi? Hejka. No hejka. Wow. Tata, tutaj. Zaraz założymy, poczekaj. Nowe blaszki. Ściągniemy Julka i zakładamy tą. Julek? Tak. Dobra. Wkładamy z Julkiem. Czekaj, a druga będzie szła do przodu. Jest ładnie? Super przyczepiłeś. Prawie. Idziemy do przodu? Tak, to tutaj. Hejka. To lubię i
No hejka. Przypinamy z przodu, długo czekaliśmy, ale już są. Ile czekaliśmy, Julo? Długo? Długo czekaliśmy, nie? A ile to jest długo? A teraz taki orzełek tu jest, widzisz? Musimy jeszcze zmienić te plastyczki, nie będziemy żadnego Porsche krańcowa reklamowali. I konieczne jest to, żebyśmy okleili tą tablicę taką okleiną niewidzialną. Tak, bo zobaczycie, to wygląda później tak. A szkoda tablicy, żeby była tak porysowana. Więc podjedziemy gdzieś, gdzie oklejają folią takie tablice, albo po prostu przeźroczystą folią i sobie to okleimy, więc to będzie kolejna sprawa. Blaszkę przyniosę do domu. A, tubkę ci jeszcze otworzyć? Tak. Dobra, Julcze, proszę, dla ciebie. Tak. I sytuacja wygląda jest tak, to co wspominałem. Będę ją obklejał. Mam taką folię. Przywiozłem sobie ją od chłopaków, którzy robili nam naklejki na samochód. Po prostu dali mi ją, mówię, a masz taki kawałek folii, to spoko. I ona powinna być taka, że jak suszarką, jakąś opalarką się ją podgrzeje, to powinna na tych wszystkich zaokrągleniach się ułożyć, więc postaram się to tak zrobić, żeby było ładnie. Julek, pomożesz? Dzięki, synu. Dzięki, synu, że pomożesz. Dobra, spróbujmy to zrobić. Nie wiem, czy dam radę okleić to. Idziemy po suszarkę jeszcze, okej? Kurczę, mało to jest profesjonalne. Ciekawe, czy jest taka folia, która jest antyfotoradary. O tym nie pomyślałem, żeby okleić rejestrację. Tak. I nagrać to na YouTube. Bardzo mądre to powiedziałem. Ogólnie, jeśli chodzi o te karty, które wcześniej kupiłem za ten 1000 zł jako nagrody, to wiem, że wygrała moja znajoma jedna z Gdańska. Teraz byliśmy niedawno w Trójmieście i ona tak zgadywała. Co prawda nie wpisała tego w komentarzu, ale myślę, że tą nagrodę powinna zdobyć, bo... No bo zgadła, jako chyba jedyna, która powiedziała, nawet z moich znajomych, mnóstwo osób gdzieś tam pisało w wiadomościach, na Instagramie, na Facebooku, o, to będzie taka tablica, taka, ale nikt nie wpadł, a ona, tak szliśmy sobie przez molo i ona zgadła, że to będzie no hejka, więc ta jedna karta ląduje do niej. Co do reszty kart, to jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałem odpowiedzi w komentarzach, więc to też zerknę, ale robię taką akcję, bo wydaje mi się, że wszystkie karty nie zostaną rozdane, więc jeszcze rozdaję 3 karty dla 3 pierwszych osób, które wyślą na mojego Instagrama, który wyświetla się właśnie tutaj. Oczywiście trzeba na początku obserwować i wyślę fotkę tego samochodu z rejestracją no hejka w trasie. Nie może to być na parkingu, bo to by było zbyt łatwe podjechać pod mój dom, zrobić zdjęcie i tyle, tylko gdzieś w trasie. Jeśli jedziecie za mną, obok mnie, przede mną, zróbcie fotkę rejestracji, wyślijcie na mojego Instagrama albo wrzućcie na story i oznaczcie mnie. I dla 3 pierwszych osób jeszcze będą 3 karty, każda po 100 oczywiście, na stację benzynową. Więc co, do dzieła, szukajcie mnie, wysyłajcie, fajna zabawa, myślę. Więc dla 3 pierwszych osób karty lecą pocztą. Ostatnim elementem tego odcinka to jest oczywiście rozwiązanie konkursu, który pojawił się jakiś czas temu. Teraz muszę sprawdzić w ogóle, ile pojawiło się komentarzy pod odcinkiem konkursowym. 938 sztuk. Na pewno kilka osób napisało kilka, ale nie było problemu, żeby tak to zrobić. No jak widzicie, tutaj te wszystkie komentarze są. Od propozycji Tata Vlog, gdzie mówiłem, że można mieć na przykład tylko 5 znaków, po Do Roboty, gdzie to też ma 6 znaków. To Lubię bardzo się często pojawiało, ale To Lubię mam na drugim samochodzie. I na YouTube jest taka opcja, że nie muszę czytać 900 komentarzy, tylko po prostu wpisuję w filtrach hejka, tak jak rejestracja brzmi, i sprawdzamy, czy jakieś komentarze się pojawiły. Szukamy. Tutaj mamy
No hejka, no limit. Post nie dość, że jest edytowany, to jest jeszcze dodany jeden dzień temu, czyli ktoś może po prostu zauważył tą rejestrację. I 5 dni temu również post edytowany, może no hejka, Dawid. No niestety konkurs trwał do niedzieli w tamtym tygodniu, więc te odpowiedzi też się nie liczą. No i nie ma innych. Jeszcze sprawdzę na N0, jakie były propozycje. Na wczasy, no limit, no sorry, no lubię, no praca, bo ja podpowiedziałem w jednym z odcinków, że będzie N0, no i dużo osób pisało, no niestety żadna odpowiedź nie była poprawna, jak widzimy. Kurczę, nie wiem, czy ta rejestracja była aż tak skomplikowana, ona jest mega prosta, zależało mi na tym, żeby po prostu była charakterystyczna, ale nie była skomplikowana, wiecie, jakieś takie wymyślanie rzeczy, tak jak to lubię, to zawsze po prostu ludzie przechodzili obok samochodu i zostawiali okejkę, tak, super, to lubię, albo pytali, a co takiego lubisz, a teraz takie no hejka Wojtek, no hejka, na siemaneczko, takie po prostu luźne, żeby ludzie po prostu widzieli na pasach, czy jadąc obok, hejka. I od razu, żeby uśmiech pojawił im się na twarzy. Myślę, że na waszej twarzy też pojawi się uśmiech. I pamiętajcie o konkursie, no bo te karty jeszcze mam do rozdania. Teraz leci jedna karta do Trójmiasta, do mojej znajomej, która mimo wszystko, no mogę powiedzieć szczerze, że wygrała ten konkurs, bo nikt inny nawet ze znajomych czy nieznajomych nie odpowiedział poprawnie, a ona trafiła, więc zgarnia nagrodę, a wy też możecie te karty jeszcze otrzymać, no bo nie mam co z nimi zrobić, więc po prostu szukajcie mnie na drodze, róbcie fotki, oznaczajcie mnie na Instagramie i subskrybujcie ten kanał, dobijamy do 25 000 subskrypcji, więc subskrybujcie kanał, a będzie nam naprawdę miło, do zobaczyska!